I 16 rządek. Pewnie się już panie domyślają, co tu będzie widoczne tutaj w tej pracy. W każdym razie mamy tak, jedną kratkę pełną, dwie puste, później mamy trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie, jedną pustą, cztery pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Jeżeli chodzi o środek pracy, to tutaj mamy 8 krateczek pustych, jedną pełną, 3 puste, jedną pełną, 3 puste, jedną pełną, 8 krateczek pustych, no i dalej były 4 pełne, czyli 13 słupków, jedna pusta, 3 pełne, czyli 10 słupków, dwie puste i jedna pełna. Także tak się przedstawia praca. Siedemnasty rządek. I mamy tak. Jedną krateczkę pełną, dwie puste. I teraz taki dłuższy motyw z kratkami pełnymi. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pełnych kratek, czyli 25 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta, jedna pełna. 7 krateczek pustych. I teraz mamy na przemian pusta, przepraszam, pełna, dwie puste, pełna, dwie puste, pełna. I następnie znowu 7 krateczek pustych, jedna pełna, jedna pusta, 8 krateczek pełnych, czyli 25 słupków obok siebie, dwie puste i jedna pełna. 18 rządek. Jest tak, jedna pełna, dwie puste, 9 krateczek pełnych, czyli 28 słupków obok siebie. Dwie krateczki puste. Następnie mamy 5 pełnych, co nam daje 16 słupków obok siebie. I teraz mamy na przemian pusta pełna, dwie puste pełna, dwie puste pełna pusta. No i dalej 5 krateczek pełnych, czyli 16 słupków, 2 puste, 9 pełnych, czyli 28 słupków obok siebie, 2 puste i 1 pełna. 19 rządek i tak, 1 krateczka pełna, 2 puste i tutaj jest 8 pełnych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zgadza się, czyli 25 słupków obok siebie. 3 puste, 1 pełna. 4 puste, 1 pełna. 3 puste, 1 pełna. 3 puste, 1 pełna. 4 puste, 1 pełna. 3 puste, 8 pełnych, czyli 25 słupków obok siebie, 2 puste i pełna. 20 rządek pracy i mamy jedną krateczkę pełną, 2 puste i znowu kratki pełne. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 krateczek pełnych to 22 słupki obok siebie. 4 puste, 1 pełna,
I teraz tutaj mamy 8 pustych, jedną pełną i znowu 8 pustych, jedna pełna, 4 puste, 7 pełnych, czyli 22 słupki obok siebie, 2 puste i jedna pełna. O, także tak prezentuje się praca na ten moment. Mamy 21 rządek już i w tej samej szerokości na razie jedna kratka pełna, 3 puste i tutaj znowu mamy 7 krateczek pełnych, czyli 22 słupki obok siebie. Jeszcze sprawdziłam, żeby na pewno się nie pomylić. Później 3 puste, jedna pełna, 6 pustych. I na przemian pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. 6 pustych, pełna, 3 puste, 7 pełnych, czyli 22 słupki. 3 puste, pełna. Także tak się prezentuje. I teraz przerzucamy sobie na drugą stronę, ponieważ kolejny rządek to będzie początek, kiedy zaczniemy zmniejszać o jedną bądź o dwie krateczki naszą pracę. Jak zmniejszyć? Po prostu oczkami ścisłymi przeskakujemy sobie na czwarty słupek, bo tym razem zmniejszamy o jedną krateczkę. Z czwartego słupka zaczynamy, czyli trzy oczka do góry na pierwszy słupek, dwa słupki na mostku i trzeci już opieramy o słupek. Proszę bardzo, tak to wygląda. A na koniec to po prostu słupeczek, krateczkę wcześniej kończymy. I wtedy mamy już zmniejszoną pracę. 22 rządek. On już jest zmniejszony o jedną kratkę z prawej i z lewej strony. I na początek więc mamy jedną pełną, 3 puste, 7 pełnych, czyli 22 słupki obok siebie. 3 puste, 2 pełne, czyli 7 słupków obok siebie, 5 pustych. I teraz na przemian pełna, pusta, pełna. Dalej 5 krateczek pustych, 2 pełne, 3 krateczki puste, 7 pełnych, 3 puste i jedna pełna. Także o, główny motyw już jest praktycznie skończony. 23 rządek jeszcze w tej samej szerokości, a w kolejnym rządku będziemy zmniejszać. I teraz tak. Jedna krateczka pełna, 15 pustych. Dwie kratki pełne, czyli 7 słupków obok siebie, 4 puste. Jedna pełna, 4 puste. Dwie pełne, 15 pustych. No i jedna pełna na końcu. To ta krateczka brzegowa. A w kolejnym rządku, tak jak mówiłam, zmniejszamy. Więc znowu przechodzimy sobie oczkami ścisłymi na ten czwarty słupek i z czwartego słupka zaczynamy, czyli trzy oczka do góry, później na mostku dokładamy jeszcze dwa słupeczki, a kolejny czwarty, no to już wiadomo, opieramy o słupek istniejący. Także na ten moment tak praca się prezentuje. 24 rządek i mamy tak. Na początek zmniejszamy o jedną krateczkę z prawej i z lewej strony, więc jest jedna kratka pełna. Później mam 5 pustych, jedną pełną i tutaj 2, 4, 6, 8, 10 pustych. 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie, na przemian pusta, pełna, pusta. 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. I znowu 10 pustych krateczek, jedna pełna, 5 pustych i znowu jedna pełna. Mamy 25 rządek i teraz w tej samej szerokości jesteśmy,
jedna kratka pełna, cztery puste i na przemian pełna, pusta, pełna, cztery puste, jedna pełna i tutaj mamy 7 pustych, 2, 4, 6, 7. Po środku znowu na przemian, czyli pełna, pusta, pełna. Idąc dalej, wykonujemy 7 krateczek pustych, jedną pełną, 4 puste, znowu na przemian, pełna, pusta, pełna, 4 puste, no i jedna pełna. Kolejny rządek to będzie znowu zmniejszenie o jedną kratkę z prawej i z lewej strony. 26 rządek. Zaczynamy go od zmniejszenia o jedną kratkę z prawej i z lewej strony. Na początek mamy jedną krateczkę pełną, cztery puste, jedną pełną i znowu cztery puste. Następnie robimy na przemian pełna, pusta, pełna. Idąc ku środkowi, wykonujemy jeszcze 7 krateczek pustych. Po środku jedna krateczka pełna, tutaj gdzie mamy wyznaczoną oś całej robótki. I już przechodzimy na lewą stronę, więc symetrycznie 7 pustych. Teraz na przemian pełna, pusta, pełna, 4 puste, pełna, 4 puste, pełna. O, i tak się przedstawia właśnie i prezentuje ten rządek. 27 rządek wzoru. Zmniejszamy o jedną krateczkę z prawej i z lewej strony. Mamy jedną kratkę pełną. Później jest 7 krateczek pustych. I na przemian pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. Dalej wykonujemy 6 krateczek pustych. Jedną pełną, znowu 6 pustych i na przemian pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. Następnie 7 krateczek pustych i jedna pełna na samym końcu. 28 rządek i tutaj zmniejszamy o jedną kratkę z prawej i z lewej strony, ale zaczynamy od dwóch krateczek pełnych, czyli robimy 7 słupków obok siebie. Dalej kratki puste, jest ich 6 i teraz na przemian pełna, pusta, pełna. Następnie krateczki puste i jest ich 7. Jedna pełna, znowu 7 krateczek pustych. Na przemian pełna, pusta, pełna. 6 pustych. No i 2 pełne, czyli 7 słupeczków obok siebie. 29 rządek. I ten rządek właśnie zaczynamy od zmniejszenia o 2 krateczki. Przechodzimy na 7 słupek. Z 7 słupka, oczkami ścisłymi oczywiście, z 7 słupka zaczynamy ten rządek. I na początek robimy 2 kratki pełne, czyli 7 słupków obok siebie. 5 krateczek pustych. 1 pełna. 4 puste. 1 pełna. 1 pusta. 2 pełne. Pusta, 2 pełne, pusta, pełna, 4 puste, 1 pełna, 5 pustych i na końcu 2 pełne. Także tak wygląda cały rządek. I kolejny rządek też będziemy zmniejszać, czyli no właśnie może akurat pokażę jak to wykonać, bo być może osoby początkujące mają z tym problem. Przechodzimy sobie po prostu oczkami ścisłymi, zawsze na brzegowy słupek z tej grupy słupków, które brały udział w kratce pełnej, że tak powiem. Czyli przechodzę na ten brzegowy, ostatni, patrząc na kratki pełne, no i 3 oczka na pierwszy słupek i dalej po prostu już 2 słupki na mostek. Zaczynam tak naprawdę od wykonania 3 krateczek pełnych w tym nowym 30 już rządku. No i mamy 30 rządek
zmniejszone o dwie krateczki z prawej i z lewej, tak naprawdę o 6 słupków. Przechodzimy oczkiem ścisłym na siódmy słupek i z niego zaczynamy. Na początek 3 kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Dalej kratki puste. 2, 4, 6, 8 tych pustych wyszło. I teraz mamy na przemian. Pełna, dwie puste, pełna, dwie puste, pełna. No i znowu mamy 8 krateczek pustych. I na samym końcu 3 krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie.